Radio Ortodoksja. Drodzy bracia i siostry, gdy podczas niedzielnej boskiej liturgii w naszych świątyniach słyszymy fragment Ewangelii według świętego Łukasza opowiadający o celniku Zacheuszu, wiemy, że jest to już pierwszy zwiastun zbliżającego się Wielkiego Postu. Choć księga liturgiczna zwana Triodionem Postnym zostanie włączona do nabożeństw niedzielnych dopiero od następnego tygodnia, to już dzisiejsze czytanie jest swojego rodzaju przygotowaniem do niedziel przygotowawczych. Stąd niektórzy już dzisiejszą niedzielę włączają do niedziel przygotowawczych, ponieważ czytanie o Zacheuszu zawsze poprzedza perykopę ewangeliczną z przypowieścią o celniku i faryzeuszu, która jest czytana w pierwszą niedzielę przygotowawczą. Dzisiejsza opowieść ewangeliczna przedstawia jedno z wielu wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa na ziemi. Jest bardzo malownicza i piękna, przez co działa mocno na wyobraźnię. Jednak nie to było powodem jej wyboru przez ojców do czytania dzisiaj. Żeby zrozumieć znaczenie, głęboki sens i to, dlaczego czytamy ją w dzisiejszą niedzielę, należy zwrócić uwagę na wszystkie detale, a nawet odczucia ludzi uczestniczących w opisywanym wydarzeniu. Przedstawione przez ewangelistę Łukasza dziwne spotkanie Jezusa Chrystusa przez Zacheusza celnika, a następnie przemiana, która nastąpiła w jego sercu, jest pouczającym przykładem przemiany, którą ma przeżywać każdy. To właściwie jest odpowiedzią, dlaczego ów fragment Ewangelii został wybrany do czytania właśnie przed niedzielami przygotowawczymi do Wielkiego Postu i rozpoczyna nowy roczny cykl niedzielnych czytań ewangelicznych, wyznaczając w ten sposób początek nowego okresu. Skoncentrowanie uwagi na postaci Zacheusza, jego specyficznym zawodzie, zachowaniu, odczuciach, pomaga uzmysłowić, co się w nim tak naprawdę dokonało. Niezwykle ważne jest tu także zwrócenie uwagi na reakcję samego Chrystusa i późniejszą jego rozmowę z celnikiem. W Ewangelii o celnikach słyszymy niejednokrotnie. O innym celniku będzie też mowa we fragmencie perykopie następnej niedzieli. Ewangeliści wspominają też o zarzutach, które stawiano Chrystusowi. Piszą oni, że faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali i mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel je i pije z celnikami i grzesznikami? Kim i jacy byli ówcześni celnicy, że stawiano ich w jednym rzędzie z grzesznikami? Co było powodem, że pogardzano nimi? Odpowiedź nasuwa się prędko. Dlatego, że poszli służyć najeźdźcom, Rzymianom, którzy zniewolili Izrael. Ponadto nienawidzono ich również za to, że bardzo często zbierając podatki ustanowione przez agresorów, zawyżali je po to, by wzbogacić się samym. Używając współczesnych terminów, byli po prostu zwykłymi kolaborantami i rabusiami swoich rodaków. W Ewangelii jednak słyszymy, że oto ten, który był tak traktowany, wychodzi naprzeciw Jezusowi, by go zobaczyć. Pragnienie było tak wielkie, że mimo swojego społecznego statusu i ewentualnej negatywnej reakcji podwładnych, nie wstydzi się nawet wejść na drzewo. Dlatego za moment słyszy z ust Chrystusa: Zacheuszu, pośpiesz się, zejdź, dzisiaj bowiem trzeba mi pozostać w domu Twoim.
trudno jest stwierdzić, czy w tym przypadku powodem wejścia na drzewo była jedynie zwykła ciekawość, czy raczej pragnienie spotkania tego, który znajduje swe miejsce w szczerym i dobrym sercu. Chrystus zna serca i myśli ludzi. Nieprzypadkowo więc zwraca się po imieniu i chce być gościem Zacheusza. Ewangelista Łukasz przedstawia dialog, który miał miejsce w domu celnika. Z uczucia wdzięczności, że Jezus wstąpił do jego domu, Zacheusz oznajmia: oto połowę mojej majątności, Panie, daję biednym, a jeśli od kogoś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. W odpowiedzi zaś z ust Zbawiciela słyszy: dzisiaj zbawienie stało się temu domowi, jako że i ten jest synem Abrahama. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, by szukać i zbawić tego, który zginął. Zbawienie człowieka dokonuje się w synergii woli ludzkiej i łaski Bożej. Prawda o współdziałaniu łaski i woli ludzkiej, tak podkreślana w prawosławnej soteriologii, jest praktycznie wyjściem do rozumienia prawdziwej relacji człowieka z Bogiem, sensu metanoi, wewnętrznej przemiany i istoty zbawienia. Bóg nie może nas zbawić na siłę, jeśli człowiek tego nie pragnie. Ale sam człowiek nie może też zbawić siebie, gdyż do oczyszczenia, przemiany i przebóstwienia potrzebuje łaski Bożej. Te dwa komponenty, łaska Boża i wola ludzka, muszą zawsze być w parze. Niniejsza ewangeliczna opowieść wyraźnie pokazuje istnienie dwóch pragnień: Zacheusza i Zbawiciela. Przecież nie tylko pragnienie Zacheusza, choć jest ono jakby bardziej wyeksponowane, ale także pragnienie Jezusa Chrystusa, który widząc postawę Zacheusza pragnie wejść do domu jego, jest konieczne do dokonania przemiany w sercu celnika. Synergia musi też istnieć i działać w pragnieniu. Przy czym pragnienie Boże jest zawsze stałe i niezmienne. Jak mówi apostoł Paweł, Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do prawdy. Bóg ciągle pragnie, by człowiek zapragnął być z Nim. Bóg w swym pragnieniu oczekuje jedynie na adekwatną odpowiedź człowieka. Wszystko więc musi się zacząć od pragnienia spotkania Boga. Kiedy ze strony człowieka jest pragnienie, Bóg przychodzi do domu jego serca, tak jak wstąpił do domu Zacheusza celnika, i dokonuje wewnętrznej przemiany, potrzebnej do rozpoczęcia procesu dzieła zbawienia. To właśnie dlatego czytanie o Zacheuszu rozpoczyna nowy cykl lekcjonarza ewangelicznego i poprzedza niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu. Pragnienie spotkania i bycia z Bogiem jest początkiem drogi naszego zbawienia. Jest też niezbędne do rozpoczęcia pokuty i naszego pojednania z Bogiem. Radio Ortodoksja.